Proszę Państwa, chciałbym Państwa przywitać w nowo otwartym dzisiaj punkcie informacyjno-referendalnym. To jest prawdopodobnie, znaczy na pewno to jest jedyny taki punkt jak dotychczas w województwie, jeden z nielicznych w Polsce. Skupiamy się przede wszystkim aktualnie na referendum 6 września, ale nie tylko na tym referendum, bo skupiamy się także na inicjatywach obywatelskich, lokalnych, naszych, bydgoskich. Obecnie wiemy o tym, że są składane, zbierane podpisy w sprawie obywatelskiej uchwały na temat budowy dróg osiedlowych. Kilka kolejnych inicjatyw obywatelskich jest w toku. Będziemy chcieli je wszystkie jakoś wspierać, żeby to było miejsce, gdzie można dostać informacje o tym, co się aktualnie dzieje w tej obywatelskiej wyborczej. Główny temat to oczywiście jest Wielkie Ogólnopolskie Referendum 6 września. To o tym powie za chwilę kolega Piotr Najzer. Jeżeli chodzi o sam punkt, to powiem Państwu w ten sposób, że będziemy do dyspozycji codziennie między 12 a 14. Przez cały tydzień we wtorki będziemy dłużej do 18. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą Państwo potrzebowali jakichś materiałów, jakiejś porady, czegokolwiek, prosimy o kontakt na stronie referendum.bydgoszcz.pl. Są wszystkie namiary do nas, mail, telefon, Facebook itd. Jeżeli będzie potrzeba, jesteśmy w stanie być do Państwa dyspozycji popołudniami, wieczorami, każdego dnia. Czym dysponujemy teraz, tak powiem pokrótce, mamy trochę ulotek. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, to po spotkaniu proszę podejść, to Państwu udostępnimy. Mamy gazety robione przez Ruch Kukiza, przez pana Sanockiego. Też są do dyspozycji. Po spotkaniu proszę powiedzieć, co Państwo potrzebujecie, w jakich ilościach. W tym miejscu też będzie można składać swój akces do zasiadania w komisjach wyborczych, dlatego że jako strona jesteśmy przez PKW uznani za podmiot, który może zgłaszać kandydatów do komisji wyborczych. Referendum jest traktowane jak każde inne wybory, więc każde obiektywne oko w komisji jest na wagę złota i wiarygodności samych wyborów. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, służymy po prezentacji Piotra. Piotrze, zapraszam. Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że brakuje nam miejsca już w pierwsze spotkanie w tym miejscu. Tak jak Paweł powiedział, mamy nadzieję, że ten adres Długa 24 bydgoszczanom zacznie kojarzyć się ze zmianą, ponieważ to nie powstało tylko dlatego, że na 6 września prezydent ogłosił referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, w sprawie sposobu finansowania partii politycznych oraz rozstrzygania wątpliwości w kontekście jakichkolwiek kolizji interesów ze skarbówką, ponieważ my tutaj już od dawna staramy się uświadamiać bydgoszczan na ten temat, jak ważnym narzędziem jest referendum. I dla nas jest to oczywiste, nie wiemy i nie rozumiemy tego, dlaczego Polacy nie chcą korzystać z tego narzędzia, ponieważ to jest na tą chwilę jedyne narzędzie, które jest zgodne z prawem, nazwijmy to w ten sposób, aby po pierwsze pokazać rządzącym żółtą kartkę, czy też wymusić na nich jakiekolwiek zmiany, które są postulowane przez społeczeństwo, bo przypominam, że to jednak my jesteśmy właścicielami tego państwa, to jednak my utrzymujemy tych ludzi, którzy sprawują te funkcje, więc z naszym głosem jak najbardziej powinni się liczyć. Obecnie mamy taką sytuację, że ci ludzie patrzą na nas, uśmiechają się do nas tylko w momencie, kiedy potrzebują naszych głosów w okresie kampanii wyborczej. Tylko wtedy stają wszyscy jak jeden, bez względu na szyldy, ramię w ramię i mówią, że tak, teraz jest bardzo ważne, aby Państwo wzięli udział w tych wyborach, a najlepiej to zagłosujcie na mnie. Słyszymy to zewsząd w różnej formie. Natomiast w sytuacji, kiedy jest zorganizowane jakiekolwiek referendum,
które ma za zadanie zmienić coś, co nam się w Polsce nie podoba, to ci sami ludzie, ci sami politycy mówią państwu: nie, proszę państwa, nie bierzcie udziału w tej farsie. Absolutnie, to referendum to jest jakaś w ogóle pomyłka. No jak można próbować odwołać tak świetną prezydent Warszawy jak pani Hanna Gronkiewicz-Waltz? Przypominam, że właśnie przy tej okazji to Donald Tusk, który był głową wszelkich filmów kampanijnych i zachęcał do głosowania na Platformę Obywatelską, to on pierwszy stanął przed kamerą i powiedział: warszawiacy, nie idźcie do referendum. Wszyscy, którzy nie pójdą, wyrażają poparcie dla pani Gronkiewicz-Waltz. On doskonale wiedział, że frekwencja będzie mizerna. To był zabieg, który miał taki cel, aby wskazać, iż pani Gronkiewicz-Waltz w Warszawie ma poparcie górne kilkadziesiąt procent. W sytuacji, kiedy zostało zebrane ponad milion podpisów w kwestii odwleczenia, czy w ogóle zrezygnowania z pomysłu, aby sześciolatki poszły do szkoły, to wszystko trafiło do niszczarki. Ci ludzie po prostu kompletnie nie liczą się z głosem Polaków. Stoimy przed ogromną szansą, aby w końcu pokazać im, że głos Polaków ma jakiekolwiek znaczenie. I przede wszystkim pokazać samym sobie, że wzięcie udziału w takiej inicjatywie, jaką jest referendum, to nie jest strata czasu, to nie jest zmarnowany głos, tylko to jest szansa, żeby w końcu to, co mamy do powiedzenia, zaczęło się liczyć. Dzisiaj to spotkanie jest poświęcone najbliższemu referendum, które już zostało zapowiedziane na 6 września. Przygotowaliśmy krótką prezentację, którą oczywiście, gdyby tylko państwo chcieli się zaangażować w tą pracę uświadamiającą Polaków, to udostępnimy państwu tą prezentację w wersji elektronicznej do wykorzystania. Wyświetlimy tutaj kilkanaście slajdów, ja pokrótce uzupełnię treści, które będą na tych slajdach zawarte, natomiast gorąco liczę na to, że po tej prezentacji faktycznie trochę podyskutujemy na ten temat, ponieważ to jest zbyt istotna kwestia, żebyśmy się tu spotkali, żebyśmy my tutaj państwu wygłosili swoje mądrości i tak naprawdę bezkrytycznie, bez jakiejś dyskusji na ten temat, żebyśmy się rozeszli do domu, ponieważ to nic nam nie da. A takiej okazji, jaką mamy w tej chwili, przed jaką staniemy za niecałe 2 miesiące, to tak naprawdę nie było we współczesnej historii Polski. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby frekwencja w tym referendum była wystarczająca, czyli aby wynosiła powyżej 50%. Ponieważ polskie prawo stanowi, iż aby referendum było wiążące, to frekwencja w nim musi wynosić ponad 50%. Zatem przejdę do prezentacji, będę się chwilowo wspomagał takim tutaj urządzeniem, na którym mam kilka dodatkowych informacji liczbowych, które nie sposób spamiętać, tego tyle jest. Proszę, Damian, o kolejny slajd. To są trzy pytania, na które będziemy udzielać odpowiedzi przy okazji referendum 6 września. Tak jak wspominałem, pierwsze flagowe pytanie dotyczące całego tego zamieszania, które w tej chwili trwa w mediach, to jest właśnie, czy jesteśmy za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych. I głównie ten temat przysłoni treść całej prezentacji, ponieważ wokół niego krąży najwięcej mitów, jakie są w tej chwili rozsyłane za pośrednictwem mediów. Drugie pytanie dotyczy sposobu finansowania partii politycznych. No i trzecie, które w zasadzie jest niby nieaktualne już, bo Sejm uchwalił, że takie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Natomiast gdyby w referendum miażdżąca większość opowiedziała się za takim rozwiązaniem, to musieliby się podwójnie zastanowić, zanim się z tego pomysłu wycofają, bo przypominam państwu, że każdą uchwałę można cofnąć czy przegłosować nową. Dlatego być może jest to tylko mydlenie nam oczu, że wykonany został jakiś ruch. Tak samo jak sam fakt ogłoszenia tego referendum przez pana Bronisława Komorowskiego, który w ten sposób chciał zagarnąć uwagę wyborców Pawła Kukiza. Tak? Przecież nigdy w życiu by się nie zdecydował na taki krok, gdyby nie pomyśleli w sztabie, że w ten sposób być może choć część z tych 20%, jakie w pierwszej turze uzyskał Paweł Kukiz, przejdzie na stronę pana Komorowskiego. Tym zabiegiem czysto wyborczym tak naprawdę stworzono nam ogromną szansę i dlatego też my się w to angażujemy. Proszę dalej. Proszę państwa, my stawiamy kilka pytań i od odpowiedzi,
jakie sami Państwo znajdą na te pytania, zależy, czy włączycie się w pracę nad sukcesem tego referendum, czy też nie. No i podstawowe pytanie to, czy walka o jednomandatowe okręgi wyborcze to jest tylko walka o zmianę ordynacji wyborczej. W Polsce w tej chwili obowiązuje ta ordynacja proporcjonalna, która jest jeszcze liczona według dziwnych metod, o których później będziemy mówić. Oczywiście nie. Jest to zmiana głęboko systemowa, ponieważ zmiana sposobu wyboru naszych reprezentantów w Sejmie niesie za sobą w konsekwencji to, że oni będą przed nami odpowiedzialni. To jest naprawdę daleko idąca zmiana. To nie jest tylko pudrowanie tego systemu w taki sposób, że zmienimy sobie ordynację, a wszystko zostanie po staremu. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych gwarantuje nam wymianę składu ekipy na wiejskiej, ponieważ ten system uniemożliwia kontynuację kariery politycznej ogromnej grupie spośród tych, którzy tam zasiadają od lat, a którzy są takimi partyjnymi żołnierzykami i wdrapują się na kolejne kadencje tylko i wyłącznie na plecach popularnych kolegów, ponieważ w ten sposób są tworzone listy wyborcze, ale o tym też za chwilę. Proszę dalej. Co jest nie tak z dzisiejszą ordynacją wyborczą? No, przede wszystkim jest ona niezgodna z polską konstytucją. Konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi czynne oraz bierne prawo wyborcze. I tutaj fragment, który jest łamany, dotyczy właśnie tego biernego prawa wyborczego, ponieważ ono istnieje tak naprawdę tylko i wyłącznie na papierze. Jest to pusty zapis w obecnie obowiązującej konstytucji. Dlaczego tak twierdzę? Jeśli Państwo mają co do tego wątpliwości, to proszę spróbować wystartować w wyborach parlamentarnych, najbliższych. Proszę spróbować to zrobić na własną rękę. Jest to niewykonalne, ponieważ warunki, jakie są ustalone do spełnienia, są nie do przeskoczenia dla zwykłego obywatela. I jeśli Państwo nie pójdą w łaskę do któregoś z partyjnych wązów i nie uzyskają jego namaszczenia, to możecie Państwo zapomnieć o jakiejkolwiek szansie startu w wyborach, czy o jakiejkolwiek w ogóle cieniu szansy na jakikolwiek sukces. Ponieważ obecna ordynacja wyborcza jest skonstruowana w taki sposób, że aby w ogóle mieć jakąkolwiek szansę wystartowania w wyborach, to najpierw trzeba zebrać wystarczającą liczbę podpisów. Jest to w każdym okręgu wyborczym minimum 5000 ważnych podpisów. Natomiast zebranie 5000 ważnych podpisów tutaj w Bydgoszczy nic Państwu nie daje tak naprawdę. Ponieważ żeby w ogóle się liczyć w tej rozgrywce, no to trzeba mieć listy zarejestrowane w całym kraju. I tutaj pojawia się kolejny element, coś takiego jak listy wyborcze. I tworzenie tych list wyborczych to jest dopiero sposób na biznes, proszę Państwa. Ponieważ te miejsca są oficjalnie sprzedawane przez szefów partyjnych i tutaj nawet jeżeli Państwo poszukają w internecie, znajdą stawki, jakie są za jedynkę, za dwójkę i tak dalej. Jest to system, który zwykłemu obywatelowi, który nie jest ani w żadnym układzie, ani nie posiada namaszczenia partyjnego, uniemożliwia nam to start w wyborach i skorzystanie właśnie z tego biernego prawa wyborczego. W skali kraju, żeby wystartować, trzeba zebrać co najmniej 110-120 tysięcy podpisów i to skupionych w 21 okręgach wyborczych. Ponieważ aby mieć prawo zgłoszenia list wyborczych w całym kraju, trzeba mieć zarejestrowanych co najmniej 21 okręgów z 41 i wtedy już mają Państwo prawo w całej reszcie okręgów również swoje listy zgłosić. No ale żeby takie listy obstawić, to znowu mamy 41 okręgów wyborczych po minimum 20 osób na liście. Znaczy minimum 10, natomiast no, wystawia się dwa razy tyle kandydatów, ile jest mandatów do wzięcia. Więc to są... Jest to przedsięwzięcie praktycznie niewykonalne, bez jakiejś ogólnopolskiej struktury, bez wejścia w jakieś układy. Praktycznie to zapis w Konstytucji o biernym prawie wyborczym jest martwy i w tej chwili każdy, kto tylko by się zaangażował, jest w stanie to udowodnić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Proszę dalej. Kolejny aspekt wskazujący, że z naszą ordynacją wyborczą
jest coś nie tak, to jest sposób liczenia głosów. Proponuję, aby Państwo zamknęli oczy, a ja przeczytam te dwa zdania, zobaczymy, czy ktokolwiek coś z tego zrozumie. W metodzie tej, mu chodzi o metodę Donta, bo taka w Polsce obowiązuje na liczenie głosów, w metodzie tej dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy, obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet, a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, czyli tak zwane ilorazy wyborcze. O podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów. Jeżeli ktoś z Państwa potrafi to rozebrać na czynniki pierwsze i wyjaśnić, to proponuję natychmiast złożyć podanie na stanowisko szefa Państwowej Komisji Wyborczej, bo śmiem twierdzić, że obecny nie jest w stanie tego wyjaśnić. I ten sposób naliczania głosów powoduje, że tak naprawdę dzisiaj o tym, kto uzyskuje mandat, wcale nie decyduje to, ile uzyskał głosów. W sensie, że uzyskał tych głosów najwięcej. A to jest podstawa przy okazji jednomandatowych okręgów wyborczych, która decyduje. To jest jedyne kryterium. Mandat uzyskuje ten, kto uzyskał najwięcej głosów, to jest bezdyskusyjne. Natomiast mam kilka przykładów tutaj z naszego rynku, gdzie osoby, kandydaci, którzy uzyskali mniejszą liczbę głosów, dostali mandat. Więc proszę mi wyjaśnić, jak to działa. I tutaj świetnym przykładem jest jest pan Piotr Król z PiS-u. Obecnie poseł, ale wskoczył na miejsce pana Kosmy Złotowskiego, który został europosłem, bo wcześniej w wyborach mandatu nie uzyskał, pomimo, że na niego zagłosowało 5797 wyborców. Natomiast posłanką została pani Iwona Kozłowska z PO, która uzyskała 4668 głosów. 1000 mniej. Ona została posłanką, on nie. Zatem w jaki sposób oni starają się nam wmówić, że to jest reprezentacja wybrana w wyborach? Jeszcze większe dysproporcje można zaobserwować przy okazji wyborów samorządowych, bo tutaj to już jest naprawdę cyrk. I świetnym przykładem jest pan Jan Gaur, na którego zagłosowało 1264 wyborców i radnym nie został, natomiast pani Felicja Gwincińska została radną za 486 głosów. Tak. I to jest właśnie ten biznes, o którym ja mówiłem. Ponieważ taki sposób konstruowania list wyborczych... proszę dalej, Damianek, bo to będzie świetnie wyglądało. Nie ma wyborów, jest głosowanie. My idąc do wyborów, tak naprawdę stajemy już przed urną, dostajemy kartę, ale tak naprawdę z góry wiadomo, kto ten mandat uzyska. Ponieważ to zależy od konstrukcji list wyborczych, a nie od tego, jak Polacy zagłosują. To jest już czysta statystyka. Wiadomo, że biorąca jest praktycznie zawsze jedynka, a później w kolejności jest dwójka, miejsce ostatnie, no i ten, który uzyska najwięcej głosów spośród pozostałych pozycji na liście. Sporadycznie zdarza się, że ktoś z miejsca 5, 7, 9 uzyskuje mandat, ale to jest efekt tylko tego, że zrobił naprawdę świetną kampanię wyborczą i gdzieś w małej społeczności wiele osób na niego zagłosowało. Przy takim sposobie tworzenia list wyborczych my nie mamy wyboru, ponieważ nasz... Ale ty tutaj w tym momencie z jakiego był? Dostał dużo głosów. Miejsce ostatnie na liście statystycznie jest równoważne z drugim. Dlatego, że Polacy, którzy się praktycznie polityką nie interesują, idą ze świadomością, że głosują na ten i na ten szyld. Wybierają tą partię bądź ten komitet wyborczy, tak biorą sobie kartę, przeczytają wszystkie nazwiska, nikogo nie zna, no to kreśli przy ostatnim, bo to nazwisko ostatnie przeczyta. Czysta statystyka. Niestety. Więc tak istotnym jest, aby udało się te jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzić, bo to eliminuje wszystkich tego typu żołnierzyków, jak właśnie Wałęsa Junior, czy z naszego rynku tutaj choćby Pawełek Olszewski. Tak? Nie ma na świecie miejsca, gdzie powstałby jednomandatowy okręg wyborczy i on uzyskałby z tego okręgu mandat. No nie ma, chyba że to byłby okręg w jego rodzinie, tylko i wyłącznie, to być może. Natomiast on z każdą kolejną kadencją skakuje na plecach lidera listy i to jest bezdyskusyjne. No po co nam tutaj wrzucono Rostowskiego w wyborach do Europarlamentu?
No bo jest to nazwisko, które ludzie widzą w tym TVN-ie i w każdej innej telewizji non-stop. I gdyby on nie strzelił tego babola, że nie wie skąd startuje, to gwarantuję państwu, że mandat by dostał. Bo to by zrobiła statystyka. On zbyt goszczył. Tak, tylko dlatego, że nas obraził, dostał kopa. Ale to może to by goszczył ty w powiecie, w pomorskim województwie. Może to było. Ale to też jest dowód na to, że jednak potrafimy. To, że on nie uzyskał mandatu, to jest właśnie dowód na to, że jednomandatowa ordynacja wyborcza powoduje, że my faktycznie będziemy wybierać tych, których znamy, którzy nas nie obrazili. To są tacy? Co? W sytuacji, kiedy wprowadzonych zostanie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, to one będą znacznie mniejsze niż obecne. W Polsce obowiązuje przecież ordynacja jednomandatowa do Senatu, natomiast ze względu na to, że tych okręgów jest 100, one są ogromne obszarowo. Więc to jest karykatura jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ ideą tego typu ordynacji wyborczej jest to, aby ludzie w małym okręgu wyborczym wybierali swojego reprezentanta. W przypadku 460 jednomandatowych okręgów w skali kraju, taki okręg będzie obejmował mniej więcej 60-70 tysięcy osób. To jest 20-30 tysięcy rodzin. Także w kampanii, która trwa miesiąc, półtora miesiąca, spokojnie taką liczbę osób można wręcz osobiście odwiedzić. I wtedy ci kandydaci naprawdę będą musieli mieć coś do zaoferowania. Bo w małych społecznościach ludzie doskonale wiedzą, kto jest pijak i złodziej, a komu można ufać i kto jest porządnym człowiekiem. Tego się już nie da ukryć. Tego się nie da przysłonić milionami położonymi na kampanię. Bo to troszeczkę inaczej działa. Obecnie my nie stajemy przed wyborem. My po prostu idziemy zagłosować na listy, a w zasadzie na układ, który został zaplanowany przez kilka osób, które te listy układają z ramienia największych partii politycznych. Proszę dalej. Jaka będzie konsekwencja wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych? Przede wszystkim one otworzą Sejm dla Polaków. W końcu będziemy mogli skorzystać z tego biernego prawa wyborczego. My proponujemy taką sytuację, aby każdy mógł pójść do okręgowej komisji wyborczej i zgłosić swoją kandydaturę. Wystarczyłoby, aby zebrał 10 podpisów poparcia od wyborców z danego okręgu wyborczego i to przy spełnieniu oczywiście wymogów niezbędnych, takich jak wiek, jak niekaralność, to będzie mógł każdy po prostu w tych wyborach wystartować. Proponujemy, aby osoby, które chcą zostać kandydatem w wyborach, wpłacały kaucję w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia. Po co to jest? Jest to po to, aby przede wszystkim ludzie nie robili sobie żartu z wyborów. Bo to są koszty, proszę Państwa. Trzeba wydrukować karty wyborcze. I teraz wyobraźcie sobie, że taki start nie jest obwarowany żadnymi ograniczeniami. No to nagle mamy kandydatów 1000, bo się założyli, tak? Kaziu z Heniem gdzieś tam przy piwie się założyli, a co ja nie uzyskam więcej głosów od Ciebie? Dlatego wpłata takiej kaucji w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia, tych tam niespełna w tej chwili chyba 4000 zł, to nie jest kwota zaporowa. Jak ktoś traktuje sprawę poważnie, to takie środki będzie potrafił zorganizować. Oczywiście osobom, które mandat uzyskają, te środki będą zwracane. No ale jeżeli ktoś ma zamiar wystartować w tak ważnym przedsięwzięciu jak wybory, no to 4000 zł nie ukrywajmy, to nie jest granica zaporowa i każdy, kto będzie chciał na poważnie w tym wziąć udział, będzie potrafił sobie taką kwotę zorganizować. No a jeśli nie, to nie ukrywajmy, no, czy taka osoba nadaje się na naszego reprezentanta jako poseł? No chyba nie. Proszę dalej. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych przede wszystkim wprowadza przejrzystość i zaufanie do wyników tych wyborów. Ponieważ tutaj nie ma żadnych dyskusji. Mandat uzyskuje osoba, która w danym okręgu wyborczym uzyskała najwięcej głosów. Żadna metoda liczenia, żadne ilorazy wyborcze dzielone przez następujące po sobie liczby całkowite, czy co to tam było, nie mają na to wpływu. Mały okręg wyborczy, praktycznie wszyscy się znają, doskonale wiemy, kto uzyskał najwięcej głosów. Ta osoba uzyskuje mandat, nie ma żadnych sporów, nie ma żadnych dyskusji, niepotrzebna jest żadna druga tura.
sprawa rozwiązuje się bardzo szybko i bezspornie. Kolejnym elementem, który praktycznie w Polsce zaczął od niedawna funkcjonować, przy okazji ostatnich wyborów zawiązał się taki ruch społeczny, ruch kontroli wyborów. Naszym zdaniem jest to kolejny warunek do tego, aby mieć jeszcze większe zaufanie do tych wyborów, ponieważ no, cuda przy urnach w Polsce zdarzają się praktycznie przy okazji każdych wyborów. Zawsze zdarzają się sytuacje, że to z urny jest wyciągane więcej kart niż było wydane, czy gdzieś tam się znajdują karty u kogoś w bagażniku, czy też protokoły poszczególnych komisji obwodowych później nijak mają się do protokołu komisji okręgowej. Ale to wszystko jest spowodowane zagmatwaniem tego systemu. W sytuacji, kiedy, wyobraźcie sobie Państwo, kończy się czas na głosowanie, lokal wyborczy jest zamykany, jest włączana kamera, wysypywane są karty, oficjalnie wszystko jest policzone. W Wielkiej Brytanii to działa. Dlaczego u nas nie może? No bo jeszcze by się coś zmieniło, prawda? Proszę, Damian. I bardzo ważny element. Wbrew pozorom, jednomandatowe okręgi wyborcze ograniczą liczbę zmarnowanych głosów. Dzisiaj się nam wmawia, że na kogoś, na komitet wyborczy czy na partię polityczną, która w sondażach ma mało, nie warto głosować, bo to głos stracony. Nieprawda, to właśnie teraz większość tych głosów się marnuje i zaraz to Państwu udowodnię, ale znowu posłużę się konkretnymi liczbami. Ponieważ w naszym okręgu wyborczym obecnie, tutaj okręg wyborczy numer 4, w 2011 roku na wszystkich kandydatów, którzy uzyskali mandaty, łącznie zagłosowało 231 tysięcy osób. Natomiast wszystkich głosów oddanych zostało 388 tysięcy. Więc tak naprawdę te 150 tysięcy głosów można uznać za zmarnowane. Ale jeżeli rozważymy tą wartość 231 tysięcy głosów oddanych na osoby, które mają mandaty, w kontekście wszystkich uprawnionych do głosowania, a to jest około 800 tysięcy osób, no to prawda jest taka, że tak naprawdę co czwarty wyborca z naszego okręgu ma swoją reprezentację w Sejmie. Więc 75% wyborców tak naprawdę nie ma tam swojej reprezentacji. Więc jakim cudem starają się nam wmówić, że to jest ordynacja w jakikolwiek sposób sprawiedliwa i tak dalej. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych powoduje, że mandat uzyskuje ten, na kogo zagłosowało bezpośrednio największa liczba osób. Więc w systemie, jaki u nas panuje w demokracji, no chyba jest to najlepszy kryterium, jakie można przyjąć. Większość decyduje i koniec. Proszę bardzo. Jednomandatowe okręgi wyborcze, a w zasadzie ich wprowadzenie, jest bezpośrednio związane z tym drugim pytaniem w referendum, a mianowicie z pytaniem o sposób finansowania partii politycznych. Tutaj wprowadzenie jednomandatowych okręgów wymusza podczas kampanii wyborczych zmianę sposobu finansowania. My uważamy, że partie polityczne za to, że istnieją, nie powinny dostawać pieniędzy z naszych kieszeni, z naszych podatków. Przypominam Państwu, że budżet skonstruowany jest z podatków, czyli z pieniędzy wyciąganych z naszych kieszeni. I partie polityczne tylko za to, że są, dostają wielomilionowe dotacje. Ja wolę, żeby te pieniądze zostały w kieszeni obywateli, żeby one napędzały naszą gospodarkę przez to, że my będziemy wykonywać zakupy. Oczywiście na koniec poddamy pod rozwagę pewien sposób przekazywania środków z budżetu do wykorzystania dla partii politycznych, ale o tym porozmawiamy później. Tutaj kilka słów podsumowania.
Pierwsza kwestia, jaką wprowadzają jednomandatowe okręgi wyborcze w takim kształcie, w jakim my je proponujemy, to jest właśnie ta swoboda kandydowania, umożliwienie Polakom korzystania z biernego prawa wyborczego, ułatwienie tego procesu wystartowania w wyborach i tak naprawdę znikają kwestie list wyborczych, bo ich nie ma. Każdy z Państwa sam może sobie wystartować, jako ja, Piotr Najzer, startuję. Nie interesuje mnie to, czy ja mam kim wypełnić listę, czy mam jak zorganizować listy w całym kraju, zebrać te ponad 100 tysięcy podpisów i tak dalej. Kolejna rzecz, 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, to jest to, o czym Państwu mówiłem. One będą małe, one będą przejrzyste. Na tak małym terenie będzie bardzo łatwo zweryfikować, czy sposób finansowania partii, sposób finansowania kampanii wyborczej był zgodny z prawem. Czy limity, jakie powinny być obowiązujące w tej kwestii, nie zostały przekroczone, ponieważ jeśli okręg wyborczy, tak jak teraz, jest na obszarze dawnego województwa bydgoskiego, to tak naprawdę nie widać tego, ile pieniędzy w tą kampanię jest wpompowane. Jeśli okręgi będą małe, to tak naprawdę jednym rzutem oka będzie widać, ile dany kandydat na tą kampanię przeznaczył, ile pieniędzy zostało wpompowane, bo jeśli będą wszędzie billboardy tylko jednego, no to wiadomo, kto przepłacił kampanię, tak? Finansowanie wyłącznie ze środków prywatnych. I tutaj od razu chciałbym rozwiać jeden z mitów, jaki w tej chwili jest podnoszony i czym jesteśmy straszeni. Liderzy największych partii politycznych, czyli tych, które ciągną najwięcej milionów z budżetu tylko za to, że są, twierdzą, że nałożenie takiego rozwiązania, iż kampanie wyborcze mogą być finansowane tylko ze środków prywatnych, spowoduje, iż partie będą siedzieć w kieszeniach dużych korporacji, iż to ten lobbying, który będzie wymuszany za to, że firmy będą finansowały kampanie wyborcze, będzie się przekładał na to, jak ci posłowie pracują i jakie uchwalają prawo w Polsce. Czy ktokolwiek na tej sali uważa, że teraz jest inaczej? Czy Państwo wierzą w to, że obecnie firmy, które mają w tym interes i potrzebują takich, a nie innych ustaw, nie kładą kasy na funkcjonowanie partii? Lub było i będzie. Oczywiście. Dlatego skoro oni i tak biorą kasę pod stołem, to dlaczego jeszcze my mamy inwestować setki milionów złotych każdego roku z budżetu, czyli z naszych kieszeni, powtarzam, na to, żeby oni później spotykali się na ośmiorniczkach i jeszcze wygadywali to, co wygadują. Ale niektórzy twierdzą, że...